Witam ponownie. Lecimy z tematem. Przełącznik został naprawiony. W ostatnim odcinku mamy ściągę z tym, jak było co podłączone, więc bierzemy się za podłączanie. Jak się nie mylę, to przełącznik był napisany w naszą stronę. I teraz tak. Lecimy z tematem czerwony, zielony, gdzie uciekł zielony. Biały. I tu z drugiej strony, będę miał to chyba na opak, ale zobaczymy. Może to da radę, tylko że. Teraz myślę. Na tej stronie miałem tą gorsze styki, no ale jest wyczyszczone, więc jeden kit. Czarny. Na pewno jest na opak. Teraz tak czuję. Ale jeżeli będziemy mieli obydwie strony tak samo zrobione, to nie powinno być problemu. Czerwony i biały. I teraz jeszcze raz. Biały, czerwony, czarny, czerwony, zielony, biały. Dobra. To podłączane jest. Na razie tak. W sumie miałem to najpierw przełożyć. Czyli typowy błąd w sztuce, pośpieszyłem się. Zobaczymy, czy w ogóle działa. Jak będzie działać, to będę musiał to zaś rozłożyć i na nowo poskładać, żeby pasowało. No ale błąd w sztuce, tak zwany. Najpierw się przełącznik przesadza przez otwór, a później się go podłącza. No ale trudno. Aż to nie chcę wskoczyć, bo tu jest taki plastik. Dobra. Podłączone jest. Bezpiecznik nic nie robi. Mamy wsteczny. I nic się nie dzieje. Dobra. Czyli biorę się za przełożenie tego i podłączenie tego, jak powinno być. Podejście numer 2. Podłączone. I przełożone przez otwór, tak jak powinno być. Teraz wszystko powinno pasować. Nie ma jak to zrobić sobie jeszcze zdjęcia. A zdjęcia powiedzą ci więcej niż tabliczka. No ale okej. Dobra, wsadzamy jeszcze raz. Pytanie, czy się coś stanie. Mam nadzieję, że się włączy, a nie, że zbije bezpiecznik albo wybuchnie. Ciężko wchodzi, ale wlazło. Mam nadzieję, że jest kontakt. I co? Spróbujemy wsteczny najpierw. Wsteczny teraz buczy. I to tak głośno buczy. A... Czyli jest na opak. Ale nie, jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie widać w środku. Jest do przodu. Ale nie przytrzymuje. A wsteczny. Działa, ale jakby miało silnik rozerwać. Troszkę dziwne. Jeszcze raz zobaczę na zdjęcia, czy mam dobrze podłączane. Trochę to jest mocno dziwne. No ale lecimy zaraz tematem dalej. Dobry czas później. Pokombinowałem, pomierzyłem i zdecydowałem, że po prostu jak tu są te kable, to wezmę je, poobracam. Czyli
powiedzmy te dwa główne zasilające zostały, a resztę obróciłem. Są dwie opcje. Albo to będzie działać, albo będziecie świadkami wybuchu. Więc zasilimy sobie to. Prędzej sobie to poprzemierzałem i wychodziło na to, że w jedną stronę jest bardzo duża oporność, w drugą stronę jest bardzo mała. Więc prawdopodobnie to samo, co się działo prędzej. Więc zobaczymy, co się będzie działo. W tą była normalna. Ale nie trzyma podtrzymanie. W drugą stronę. O! Działa w jedną. Czyli do przodu jest. Do tyłu działa. To na stałe działa. Okej. Kręci do tyłu od ślimaka, nazwijmy to tak. Ale tutaj nie przytrzymuje. Coś będę musiał wymyślić tylko, żeby to zaczęło działać. I teoretycznie mamy ogarnięte, nie wiem jakim cudem. Prędzej, może, że ktoś prędzej jakieś kable poobracał. No, można powiedzieć, że się udało, bo już nie iskrzy. Coś było po prostu w kablach nakopane. Padały propozycje, że no w sumie rozkręcanie tego pod napięciem jest słabą opcją, ale chcę pokazać. Wezmę telefon do ręki. Tak, nie jestem w stanie. I tak, lecimy w jedną stronę. I jak się zatrzymuje, lecimy w drugą i nie iskrzy za mocno. Jest spoko. Teraz tylko muszę jeszcze wykombinować, czemu on nie chce utrzymać podtrzymania, jak jedziemy do przodu. No w sumie... Dopiero po czasie złapało. Czyli tył, ruch do tyłu podtrzymuje, ale ruch do przodu... Czyli jeszcze będę musiał coś tutaj w tym obwodzie pokombinować i prawdopodobnie będzie to działać. I spróbujemy, tam mamy troszeczkę drzewa. Spróbujemy troszeczkę drzewa zmielić. Dobra, biorę się za kombinowanie ciąg dalszy. Kolejne podejście, obróciłem sobie tabliczkę. Tutaj na zabezpieczeniu, o tabliczkę. Polaryzację sobie zamieniłem, bo niebieski był tu, a brązowy był tu. Zobaczymy, co się może stać. W najgorszym wypadku... no nic. W najgorszym wypadku wyleci bezpiecznik, albo się coś wyjara. Na szczęście to jest klasa druga bezpieczeństwa, czyli wszystko plastikowe. I szansa, że mnie porazi prąd, jest dość mała, choć na pewno nie jeden mówi sobie, że i tak mam farta, że jeszcze żyję. I ma rację. Okej. Brak reakcji. Brak reakcji. Okej. Czyli zamiana samego zasilania nie daje nic, bo teraz w ogóle nie startuje. Brawo ja, albo jeszcze jest opcja, gdzie na pewno upewnijmy się, że jest wyłączone. Ok, znaczy jest wyłączone, ale nie wstaje ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobra. Choć mam takie, no, przycisk przytrzymywał, ale nie jechało, bo było takie pstryk, pstryk za każdym razem.
Dobra, jeszcze obrócę dwa kabelki i lecimy dalej. Obracam sobie kabelki i już chyba wiem, czemu to nie chciało działać. No, jak nie ma pewnego przejścia, bo tutaj to się ułamało, to ciężko, żeby to działało, więc czeka mnie teraz jeszcze szybka naprawa okablowania, a to dam jednak z powrotem tutaj to i to, bo przełącznik faktycznie działał, tylko no, nie było pełnego obwodu. Okej, przygotowałem sobie troszeczkę sprzętu. Miałem taki dylemacik mały wewnętrzny, czy to po prostu kręcić, czy nie, bo teoretycznie to wszystko, co miało być zrobione w jeden odcinek, czyli jak to się mówi, szybka naprawa, bez niczego. I tu wychodzi, że to jest kompleksowy remont, pomału. Termokurczkę sobie już naciągłem na przewód, tak żeby nie wracać. Nie jedna osoba powie, no dobra, mogłeś kurczę zakuć to na nowo. Tak, jakbym miał za to zapłacone, haha, śmieszek chichy, ale robię to za frajer, jak najmniejszymi kosztami, bo jeszcze nie wiadomo, czy to będzie działać do końca. Tu mam polutowaną tą wtyczkę, co jest rozwalona i po prostu to zlutuję z powrotem, tak jakby to miało być, tylko troszeczkę dłuższe kabelki i tyle w temacie. Termokurcza na to zarzucę i finito. Nie chcę się bawić, bo już te kable są takie krótkie, że jak będę je molestował jeszcze więcej, to zaraz wszystkie będę musiał naprawiać. A szczerze mi się nie chce. A druga rzecz, mam inne tematy, które są bardziej pilne niż to. Więc jak to się mówi, szybka akcja. I lecimy z tematem. Tylko że już chyba mi jeszcze daje. Tylko że wiatr się zaczyna wzmagać. Jakby nie było, dzień jest krótki. A jeszcze mam inne rzeczy do zrobienia. Dlatego tak staram się to tutaj jak najszybciej ociosać. Tylko że ten palnik nie pomaga, bo go kiedyś napełniałem gazem i się teraz dysza zadziobała. Gaz miał po prostu jakieś zanieczyszczenia i albo działa normalnie, albo tak działa, bo jemu się chce, albo się mu nie chce. No ale najważniejsze jest to, żeby w razie W tutaj się nic nie podziało. O, teraz normalnie ruszył. Okej, mamy wszystko poizolowane, ciepłe. Dobra. Lecimy, jak to się mówi, na żywca. Gdzie to miało być? To miało być gdzieś tu. Mam nadzieję, że nic innego nie odpadnie w międzyczasie. No, wymiar taki wycięty w miarę na... No, okej. Tutaj nic nie wystaje. Powiedzmy, że jest w miarę bezpieczne. Naciskiem na w miarę i bezpieczne. Żadne urządzenie elektryczne nie jest do końca bezpieczne, no ale to już mówią tylko ci, których nieraz popieścił prąd. Mnie nieraz popieścił, dlatego nie ma takiego czegoś jak bezpieczne urządzenie elektryczne. Dobra. Lecimy dalej. Prąd wsadzony i... Dobra. To jest niby do przodu. I teraz do tyłu. No i do tyłu dalej trzyma. A ja chcę, żeby do przodu trzymało. Czyli to jeszcze nie jest to, muszę dalej pokombinować. Dobrze, kręcimy z ręki. Obróciłem. To jest do tyłu. Kręci do tyłu. Damy teraz do przodu. Czyli materiał wpada do środka. I...
idzie. Idzie i trzyma i... Jak na tyle rozpierduchy, to jest spoko. Zaraz idziemy do testu, mamy troszeczkę drewna i lecimy z tematem. Dobrze, maszynka przygotowana. Mamy, że będzie wciągać. Czy będzie widać, że będzie wciągać? Coś widać. Mamy badyla. No, chyba sobie daje radę. Przynajmniej taka zapłata, że sobie kilka gałęzi zmielę. Więc jest okej. Zobaczymy sobie do środka, jak to wygląda. Nasz nieszczęsny rygiel. I tak jak mówił Rafał, jak jest drzewo różne, to chyba nie zawsze to tak zmieli, jak powinno. To znaczy, że to nie zmieniło, tylko przecisło. Musiał go bardziej dociaśnić. Ale i tak spoko, bo widać, że coś tam próbowało robić, a teraz mam zadanie, żeby to odetkać. Więc ja dziękuję serdecznie. Kto wytrzymał do końca, ten zauważył, że powiedzmy działa, jedynie nie umie tego obsługiwać. No jak to się mówi, jak to zazwyczaj jest, uczę się obsługi w trakcie naprawiania. Więc jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia i mam nadzieję do zobaczenia w innym odcinku, bardziej tematycznym, na przykład jak ten solar tracker tam, czy te panele fotowoltaiczne, czy coś takiego podobnego. To nic. Jeszcze raz dzięki, cześć.